Dzień dobry, nazywam się Sławomir Zunkiewicz. Jesteśmy na Mazowszu, przed moim budynkem wybudowanym w programie Gobartwo 500. Postaram się Państwu powiedzieć, dlaczego wybrałem akurat tą firmę, dlaczego wybrałem akurat taki budynek, taki rodzaj. Zapraszam. Pochodzę z miejscowości Odrony, stąd o kilkaset metrów. Wychowywałem się tam na gospodarstwie mojego dziadka, później mojej mamy. Udało mi się to gospodarstwo przejąć w roku 2011. W międzyczasie pracowałem w handlu. Nigdy nie zajmowałem się hodowlą na taką skalę trzody chlewnej. Szczerze powiedziawszy, w tamtym czasie nawet nie wiedziałem, że takie programy istnieją. Dopiero gdzieś w trakcie zacząłem szukać dla siebie jakiegoś miejsca, bo gdzieś tam praca u kogoś nie była dla mnie czymś na tyle satysfakcjonującym, że chciałem w tym być zawsze. W roku 2007 wyjechałem na studia z taką myślą, żeby tutaj już nigdy nie wracać, ale gdzieś tam w trakcie stwierdziłem, że jednak tutaj jest moje miejsce. Stąd też po powrocie, pracując dalej już po studiach w handlu, stwierdziłem, że będę szukał jakiegoś sposobu, żeby jednak z tego niewielkiego gospodarstwa, które udało mi się otrzymać, wydobyć jakiś potencjał. Stąd też padło między innymi na budowę tego typu budynku. Na początku drogi, którą postanowiłem podjąć, szukałem kontaktu z ludźmi, którzy współpracują w ten sposób. Zbadałem moim zdaniem wszystkie możliwości na tamten moment. Próbowałem wybudować ten budynek, jak już zrobiłem dokumenty, na własny rachunek, ale niestety nie udało mi się. Praktycznie byłem na krawędzi już zarzucenia tego pomysłu, ale na szczęście udało mi się odnaleźć gdzieś w solucjach internetu firmę Gobartwo, z którą stwierdziłem, że warto porozmawiać. No i z tych rozmów doszliśmy do momentu, w którym jestem tutaj, tu, teraz, czyli w tym budynku. Miejsce, w którym się znajdujemy, zostało przeze mnie świadomie wybrane. Jest ono odsunięte od i zabudowań mieszkalnych, i od innych budynków, które mają produkcję zwierzęcą. Przez co raz, że ten budynek nie zwraca na siebie uwagi niepotrzebnej, ani też nikomu nie przeszkadza. Ani też nie jest zagrożeniem, ani też nie może przejąć zagrożenia od innych producentów. W międzyczasie dowiedziałem się, że afrykański pomór świń zbliża się w stronę mojego powiatu od wschodu, co tylko utwierdziło mnie w tym, że decyzja z wyborem akurat tego miejsca była dla mnie jak najbardziej słuszna. Szukając dla siebie właściwych rozwiązań, zdecydowałem się na wentylację mechaniczną, z tego względu, że ona, mimo że jest bardziej energochłonna, poprawia komfort życia zwierząt w budynku. Jednocześnie myślę o założeniu sobie paneli fotowoltaicznych, które myślę znacząco wpłyną na wielkość rachunków, które przyjdzie nie płacić w najbliższym czasie. Budynek nie został jeszcze zasiedlony, bo trwają na nim ostatnie prace wykończeniowe. Myślę, że uda nam się go zasiedlić na przełomie czerwca i lipca tego roku. Ja równocześnie zdobywam doświadczenie praktyczne, odwiedzając inne budynki innych hodowców, obserwując różne rodzaje pracy i sposoby pracy, które oni wykonują. Pierwszym etapem mojego szkolenia było przejście Akademii Rolnika w zeszłym roku, gdzie udało mi się pozyskać bardzo dużą ilość wiedzy teoretycznej na temat samej hodowli, technologii i pracy na budynku. Teraz kończę szkolenie praktyczne, które umożliwi mi jak najlepsze funkcjonowanie na tym budynku i maksymalizację swoich dochodów w przyszłości. Podsumowując, uważam, że czasem warto w życiu podejść do problemów inaczej, zrobić duży krok pomimo obaw. Nigdy nie sądziłem, że w 2021 roku będę rozpoczynał tak dużą hodowlę w tak dużym budynku jak ten, który jest za mną. Myślę o tym, że to nie będzie koniec i dalszy rozwój jest przede mną. Więc jeśli Państwo myślą o tym, żeby coś takiego robić albo w tym kierunku zmierzać, polecam kontakt z firmą Gobartwo. Na pewno warto zacząć rozmowę.